Czy w tych czasach można mówić o ideale kobiety? Czy jest taka kobieta idealna? Bardzo dziękuję za to pytanie. Nie będę reklamować swojej książki, bo już to zrobiłam, ale nie ma idealnych kobiet i całe szczęście, i żeby nam nigdy nie przyszło do głowy żadnej z nas, żeby chcieć być idealną. My jesteśmy wyjątkowe, czyli piękne, mądre i dobre, ale i tak każda z nas jest tylko jedną z wielu mrówek. Za to dla siebie samej i na najbliższych najważniejszą. Czyli co jest takiego właśnie najważniejszego, żeby nie czuć się, że ja jestem gorsza, że może są lepsze, że ja jestem mniej wartościowa niż inne? Od czego trzeba zacząć? No bo na pewno od siebie, ale jak? Dokładnie tak. Od nieporównywania się. Porównywanie zawsze boli. Czym innego jest inspirowanie się innymi ludźmi. Jeśli zaczniemy, to ma w ogóle wiele korzyści, bo jeśli patrzymy na ludzi otwarcie i się nimi inspirujemy, to po pierwsze nie tylko przestajemy im zazdrościć, ale też przestajemy ich krytykować, bo jeśli nie ma skali porównawczej, jeśli patrzymy na każdego człowieka pod takim kątem, czego się mogę od niego nauczyć, wszystko jedno, co on reprezentuje sobą, co osiągnął w życiu, jesteśmy ciekawi tego, jaki jest ten człowiek, to tak jak nie działa to w dół, czyli nie cieszymy się, że jesteśmy lepsi, tak też nie zazdrościmy komuś, nie czujemy się gorsi. Porównywanie się jest jedną z najgorszych rzeczy i nigdy nie widziałam, żeby kogoś mądrze zdopingowało. Więc inspirujmy się innymi i cieszmy się z tego, kim jesteśmy. Szukajmy swoich mocnych stron, a jeśli chodzi też o młodych ludzi, to myślę, że słowo uniwersalność im bardzo szkodzi, żeby nie pragnąć być we wszystkim dobrym, tylko wybrać sobie dwie czy trzy rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, w których chcę się bardzo rozwijać i na nich budować te swoje ambicje i pasje, a w całej reszcie dać sobie trochę więcej luzu. Jak ja to mówię, odpuścić, spróbować tam od siebie tak dużo nie wymagać. Nawet w wychowaniu dzieci w tej chwili się tak robi, że jeśli nie stara się za wszelką cenę wyrównywać poziomów, tylko wzmacnia się to, co dobre, a asekuruje to, co słabe.